Drodzy Państwo, swego czasu z Bartkiem Bielińskim z Gazety Wyborczej zastanawialiśmy się, czy jest ministerstwo, czy jest rządowa agenda, z której nie wykorzystywano publicznych środków na polityczne, partyjne cele. No i wtedy Bartek Bieliński powiedział nieco żartobliwie, że to pewnie tylko i wyłącznie Polska Agencja Kosmiczna. No nie, nie, drodzy Państwo, okazuje się, że bardzo się myliliśmy wtedy z Bartkiem, co udowadnia Sebastian Klauziński, mój redakcyjny kolega. Cześć Seba, dzień dobry. Cześć. Bo pani Olga Semeniuk pokazała, że można wykorzystywać publiczne pieniądze w czasie kampanii wyborczej, a jednocześnie być w pracy. Nie być w pracy i robić kampanię, i być w pracy, tak, i brać pieniądze. Tak, bardzo dobry sposób. Pani Olga Semeniuk-Patkowska, czyli wiceminister rozwoju w czasie rządu PiS, no, wpadła na taki oto pomysł w czasie kampanii, bo startowała w wyborach do Sejmu, że, no bo zwykle jest tak, że politycy powinni, przynajmniej ci, którzy sprawują funkcje publiczne, brać urlop na czas kampanii. Tak, wtedy sytuacja jest jasna, biorą urlop, jadą, robią kampanię w swoim okręgu wyborczym. Olga Semeniuk-Patkowska nie dość, że nie wzięła urlopu, to wpadła na taki pomysł, że ona będzie jeździła w delegację. Do swojego okręgu wyborczego. I cóż za przypadek. Jak sprawdziliśmy, to było tak, że w czasie tej oficjalnej kampanii wyborczej, wcześniej też jeździła, ale powiedzmy skupmy się już na oficjalnej kampanii, czyli to było od 8 sierpnia do wyborów, czyli 67-68 dni kampanii, ona przez 46 dni, była w delegacji w swoim okręgu wyborczym. Może tam były jakieś, wiesz, niezwykle intensywne spotkania związane z ministerialną funkcją pani Olgi Semeniuk, że trzeba było realizować je przez tyle dni właśnie w swoim okręgu wyborczym. Ona wpisywała, jakby w rozliczenia delegacji wpisywała, że celem jest spotkanie z przedsiębiorcami. No proszę. Przez 46 dni spotykała się z przedsiębiorcami. Natomiast no, jak można było znaleźć między innymi na mediach społecznościowych pani wiceminister ówczesnej, no to nie były tylko spotkania z przedsiębiorcami, bo jest bardzo dużo zdjęć, postów, gdzie ona chwali się tym, że rozdaje swoje ulotki wyborcze, gazetki wyborcze. Olga na 5, bo startowała z tego miejsca na liście, pisze takie posty, że tam pozdrawiam z kampanijnego szlaku, w tym czasie oficjalnie będąc w delegacji. No i to jest o tyle jeszcze ciekawe, że no, tak właściwie można robić kampanię, bo będąc w delegacji, to Ministerstwo Rozwoju opłacało ówczesnej pani wiceminister na przykład hotele. Najdłuższa w ogóle delegacja trwała od 20 września ciągiem do dnia wyborów. No widocznie w okręgu wyborczym. 20 kilka dni i jak odpowiedziało na Ministerstwo Rozwoju, to tylko nocleg za tę delegację kosztował prawie 14 tysięcy złotych, a do tego pani wiceminister przysługiwał samochód służbowy z kierowcą, który no tak, wszędzie do tego ją mógł wozić. Diety, prawda? Tak, do tego jeszcze diety i prawdopodobnie jeszcze dodatki za pracę w weekendy podczas delegacji. No jak wiadomo, w okręgu wyborczym pani Olgi Semeniuk-Patkowskiej jest szereg przedsiębiorców, z którymi należało się spotkać na kampanijnym szlaku. A to jest, wiesz co, zadziwiające, Seba, że politycy nie zdają sobie sprawy z tego, co robią, bo z jednej strony to wrzucanie w mediach społecznościowych tych wszystkich postów zachęcających, jak rozumiem, do głosowania na panią Semeniuk, z drugiej strony w sposób bezpardonowy wyciąganie publicznych pieniędzy za ten sam okres z kasy ministerstwa, więc z twojego portfela, z mojego portfela, bo trzeba pamiętać, drodzy państwo, że pani Semeniuk była wynajętym pracownikiem przez nas obywateli do tego, żeby realizowała cele, do których została zatrudniona w ministerstwie jako żywo, do jeżdżenia na kampanijny szlak zatrudniona nie była. No tak, zadzwoniliśmy wczoraj do ówczesnej pani wiceminister, dzisiejszej posłanki, bo opłaciło się jeżdżenie w delegację do swojego okręgu, jak widać. Przedsiębiorcy siłą. Tak, chcieliśmy ją o to zapytać, ale powiedziała nam tylko w jednym zdaniu, że ona wtedy spotykała się z przedsiębiorcami i była też w innych okręgach, nie tylko w swoim okręgu wyborczym. No i rzeczywiście przez 2 dni była w Szczecinie w czasie kampanii wyborczej w delegacji, pozostałe 46 dni była w swoim okręgu. No to faktycznie też była w innych miejscach, to prawda. Była w innych miejscach, bo jak wiadomo, Szczecin nie leży w okręgu wyborczym pani Olgi Semeniuk-Patkowskiej. Dwa dni, 46.
Tam też zapewne spotykała się z przedsiębiorcami. Rozumiem, że żadnych innych tłumaczeń poza tym, o którym mówiłeś, nie ma. Nie, niestety rozłączyła się już. Może miała kolejne spotkanie z przedsiębiorcami. Natomiast jak wygląda kwestia rozliczenia tego wszystkiego przez nowe władze w ministerstwie? Bo jak rozumiem, podobnie jak w wielu innych ministerstwach, toczy się tam audyt. No i sprawdzane są wydatki. Czy istnieje szansa, żeby pani Semeniuk po prostu te pieniądze oddała najzwyczajniej w świecie? No bo jej nie przysługiwały za to, co robiła. No, to jest być może pytanie do obecnych władz Ministerstwa Rozwoju, bo na przykład była podobna sytuacja z byłym szefem RCL-u, panem Szczuckim, i tam zostało złożone zawiadomienie do prokuratury dotyczące właśnie wydatkowania środków publicznych na cele kampanii wyborczej. No, czy to będzie tak samo, nie wiemy, no ale no, jest to dosyć ewidentny przykład takiego właśnie wydawania pieniędzy, no bo sam hotel i kierowca, no to to są jakieś pewnie, jeśli zliczyć te wszystkie dni, jakieś dziesiątki tysięcy złotych, właśnie na kampanię wyborczą, ale z pieniędzy publicznych w ramach delegacji. No i pewnie to mógłby być też kolejny element dla Państwowej Komisji Wyborczej. No ale to już nie jeżeli chodzi o samo rozliczenie środków wydanych na kampanię, ale to, nad czym przynajmniej na razie Państwowa Komisja Wyborcza się nie pochyla, bo liczy jeszcze, czyli rozliczenie finansowe roczne partii politycznej. No ale to element, do którego będziemy wracać. Seba, wielkie dzięki za teraz. Bardzo. Sebastian Klauziński. Oczywiście materiał dotyczący pani Olgi Semeniuk-Patkowskiej i delegacji, by spotkać się z przedsiębiorcami w trakcie kampanii wyborczej, cóż za przypadek, możecie państwo znaleźć w naszej zakładce premium w portalu TVN24.